Jezus zmartwychwstał. Dzień dobry wszystkim, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Oczywiście witam też ludzi innej wiary, jakby że inaczej. Witam w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj dzień świąteczny. Wielkanoc świętujemy we Włoszech. Bardzo się z tego cieszę. My zawsze spędzamy z rodziną, prawda? I nadal tak jest, ponieważ ostatnio mieliśmy z całą rodziną w Polsce. Teraz pomyśleliśmy, dostaliśmy zaproszenie od rodziny z Włoch i pomyśleliśmy sobie, kurczę, nigdy nie spędzaliśmy świąt wielkanocnych, także z miłą chęcią przyjęliśmy zaproszenie. I tak jak zresztą mówiłem Wam na ostatnim vlogu, jesteśmy we Włoszech, jesteśmy w Toskanii, jesteśmy w Castel del Piano i zaczynamy świętować. Wczoraj oglądaliśmy wspólnie odcinek Asia Express. Napiszcie mi proszę, jak Wasze wrażenia. Rozdzieliliśmy się parami. Naprawdę ciekawy odcinek, bardzo ten program ewoluuje. Na początku te odcinki były takie lightowe, prawda? Haha, coś tam śmiesznego. Teraz jest naprawdę dużo emocji. Dużo w tym emocji, takich prawdziwych. Ciężar programu coraz bardziej spoczywał na nas. Byliśmy coraz bardziej zmęczeni, czyli bardziej pokazywaliśmy swoje emocje i to jest fajnie. Wygrałem odcinek, mamy z Angeliką razem amulet, więc tylko się cieszyć, tylko świętować. Wczoraj rodzinnie Azja, dzisiaj rodzinnie święta. Zaczynamy ten film. Jeśli jeszcze nie obserwujesz mojego kanału, koniecznie to zrób, a my zaczynamy ten film, zaczynamy świętowanie. Za 3, 2, 1. Czego ty chcesz? No widzę. Czemu ty cały czas się tutaj wydzierasz? Piosenkarko, trzeba się szykować już. Idziemy na śniadanko. Sama... To jest mucha. No dobrze, mucha tam jest. Zostaw, zamykaj. Ja boję się mucha. Nie boisz się, ty jesteś dzielna dziewczynka. Tobi cię obroni, zobacz, Tobi jest obok ciebie. Widzisz? On cię obroni. Możesz się szykować? Kto mnie dzisiaj budził, że śniadanko, że idziemy na śniadanko? Tatuś gotowy, a ty co? Witajcie! Co ty powiedziałaś? Witajcie! Witajcie! Pierwszy raz się przywitałeś z widzami, tak? Bez... Pięknie! Witajcie, widzowie! Powiedz, wesoły świąt! Wiesiąt i stąd! Kocham cię bardzo! Kocham cię bardzo! A ja też! Naprawdę? Ja się tutaj... A czemu mnie kochasz, powiedz? To ja kocham cię i lubię. Ale dlaczego mnie kochasz? Bo tak kocham cię, lubię cię. Tak. A przytulisz mnie? Kocham cię, lubię cię. Idziemy? Idziemy. Ja będę z tatą? To dobrze czy źle? Proszę. Co? Proszę. O co prosisz? Witajcie. Witajcie. Pa. A, ty się pożegnałaś już. No dobra, to ekspresowy vlog. Biegaj, Tobi! Świąteczny spacer! Biegaj, biegaj, biegaj! Ja dostałem przed chwilą wiadomość na moim Apple Watchu, że wczoraj mój pierścień aktywności nie wyglądał dobrze, więc we Włoszech się po prostu nie biega. Kurde, gorąco! Myślałem, że nałożę kurtkę, będzie spoko, jednak za gorąco. Wyszliśmy z Tobim na spacer. Otóż bardzo ekscytuje mnie fakt, że idziemy... No właśnie, nie wiem jak tutaj jest do końca, ale jest... W Polsce jest śniadanie wielkanocne, prawda? Wszyscy idą na śniadanie rano. Tutaj... Nie wiem jak jest w domach, my w każdym razie idziemy na 12. Na 12 idziemy na taki do restauracji, na obiad taki zorganizowany. Tutaj osoby już dużo wcześniej rezerwują te stoliki, bardzo często nie ma miejsc, więc moja ciocia się postarała, zarezerwowała to wszystko i idziemy na taki obiad wielkanocny i bardzo interesuje mnie fakt, co Włosi jedzą na święta wielkanocne. O Włochach wiem bardzo dużo, byłem tutaj z 20 razy, ale nigdy w tym okresie, nigdy na święta. I oprócz tego, że fajnie spędzimy ten czas, wiadomo, rodzinnie, cała rodzinka z Włoch plus my, to sprawdzimy, co jedzą. Bardzo mnie to ciekawi. Jak ubrana, przepięknie. Wiesz, jak ona się przywitała dzisiaj? Witajcie, sama z siebie. Mogę zobaczyć tylko? Tylko zobaczę, nie będę otwierał. No dobra, to tak o. Przepięknie. Pozujesz do zdjęcia? O, no pięknie, cyk, kolejne ale zdjęcie. Ale tych jaj Kindera, wow. A tam jest dużo w środku, tak? O, to jest smutna mina? Co to za pozowanie? Mama. Z mamą teraz pozowanie, no. Jak wy pięknie wyglądacie w ogóle, nie co mówicie. A wszyscy na biało, nie dogadywaliśmy się. Ja też nagram. Teraz ty nagra? 2-1-5. Dobra, 2-1-5. Ale tak zrobić, czy co? 2-1-5 i 8 tysięcy. 2-1-5. Mamy ładnie? Teraz smutno. Teraz smutno? Teraz zła. Teraz uszki. Co teraz? Uszki to ciekawe. Uszki? Mówiłem wam już ostatnio o tej tradycji włoskiej, jajka na święta. Charlie dostała takiego kinderka. Czyli wiadomo, nie wiem kto to zje, czy bardziej Niunia, czy może Angelika.
To oczywiście, że tak. Ja tego pokazuję, przepraszam. Złamałaś się z taktyki. Zobacz, rodzina na biało. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest aplikacja Speakly. Speakly jest to aplikacja do języków obcych. Mamy tam naprawdę wiele języków, na przykład angielski, wiadomo, hiszpański, niemiecki, rosyjski, estoński. Sprawdźcie sobie, na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Aplikacja została stworzona przez dwóch poliglotów, którzy opracowali taki system nauczania, dzięki któremu uczycie się do 5 razy szybciej. Co za tym idzie, bardzo szybko nauczycie się języka w sposób komunikatywny. Ściągacie aplikację, trenujecie na niej. Wystarczy 15 minut rano, 15 minut wieczorem. Możecie też 15 minut gdzieś tam w ciągu dnia. Ogólnie, jeśli macie jakąś wolną chwilę, jedziecie tramwajem, autobusem, nie samochodem, to wtedy możecie sobie klikać i naprawdę da to niesamowite efekty. Są tam ćwiczenia z pisania, są tam ćwiczenia z mówienia, są tam ćwiczenia zrozumienia ze słuchu, także każdy znajdzie coś dla siebie. Speakly to jedyna aplikacja do nauki języków obcych, która faktycznie pozwala wybrać, jak chcesz się uczyć nowego słownictwa. Oferuje skupienie się na pisaniu, opcję wielokrotnego wyboru lub kombinację tych obu opcji dla jeszcze większej różnorodności w nauce. Aplikacja oferuje wszystko, czego potrzebujesz, aby nauczyć się języka. Poznasz nowe słownictwo, będziesz mieć ćwiczenia z mówienia, ćwiczenia z pisania, ćwiczenia zrozumienia ze słuchu, a nawet rekomendacje muzyczne w języku, którego się uczysz. Oznacza to, że twoja nauka nigdy nie stanie się nudna i monotonna, ponieważ jest tak wiele do zrobienia i doświadczenia. Klikajcie w link, ściągajcie aplikację, uczcie się i miłego uczenia, miłego dnia, miłego vloga. O ja! O kurde, takie duże? Ja myślałem, że to jest jakieś takie kilka pierdół, pokaż. Ale mi się wgryzł jak kebaba, właśnie tak bym zrobił. Właśnie tak samo bym zrobił, córko. Zobaczymy, jaka jest zabawka w środku? Otwieramy? Nienia, zrób gryza. O, szybko, o, ściśnij. O, tak też bym zrobił. O kurde, w środku zabawka. Co ty robisz? To jest dla dzieci, a tutaj jest jeszcze... Ja masz szalik, pokaż coś w środku. Jaki szalik? Skąd ja mam wiedzieć? Zobacz etykiety na tych naszych. Etykietę? Aha, dobra. W środku jest jakiś grzebień. Aha, bo to różne rzeczy, można wylosować, tak? Ale też jest coś słodkiego w środku? Powiedz, że jest. Jest jajko z czekolady, w środku jest ten... A wiesz, że to, widzisz jakie duże jest to jako Charlie? Tak, no. To jest podwójne. A to jest większe. To jest tutaj widzisz, pisze gigantyczne. To jest gigantyczne. Idziemy, ale kiedy to otwieramy? Jak wrócimy. Tak? Taka? Tak, dobra. No dobrze, wytrzymam. I zostaliśmy sami, dzielny rycerzu. No i dobra, i poradzimy sobie. Chodźcie. Chodźcie, bąble. Zostajemy tutaj. Świąt nie będzie. Czy ktoś pamięta kadr z tego miejsca, ile nagrywaliśmy choćby z Olkiem? Pamiętasz? Pizza Challenge na przykład, jak tutaj nagrywaliśmy. No właśnie, teraz wszyscy pojechali, zostałem tylko ja i Olek, ponieważ jest za mało miejsca w samochodzie, wiadomo. Co prawda na miejsce, tam gdzie mamy ten obiad, śniadanie, nie wiem jak to nazwać, szlibyśmy z 8 minut pewnie, ale okej. Takie są zasady, czekamy, czekamy, Sara zaraz przyjedzie po mnie, tak, Sara po nas przyjedzie samochodem. Może zrobię jakieś incydenty? Nie zrobi incydenty, mam nadzieję przynajmniej, święta są. Żadnych incydenty nie oczekujemy. Bubucho, ale ty nie jedziesz, ty chillujesz w domku, wiesz? Śmieszny pies bardzo. Boże, Boże, doczekałem się w końcu. No widzisz. Tyle lat. Jaka fura. Tyle lat opieki nad tobą. Kształcenia ciebie. Jazdy w Polsce. Czy my wtedy pierwszy raz jeździliśmy? Ty pierwszy raz jeździłeś, czy nie? Znaczy... Nie ostatnio w Łowcach, tylko kiedyś, jak pamiętasz, pojechaliśmy gdzieś chyba na Lamy. Pamiętasz? I gdzieś w polu ci dałem. Kiedyś. Dałeś mi, jak jechaliśmy na Lamy? No tak, pojechaliśmy gdzieś na taką wieś. Nie. To masz... Na pewno to był pierwszy raz. To był pierwszy raz? Opowiadacie, co to jest od razu? Grzybki. No? Ragu. Aha. Ja od razu próbuję. Nie, to jest ragu, widać. Co tutaj dalej? Tutaj mamy... To jest ten precymulat. Salca. Aha, dobra. No wiem. To jest tuńczyk. Okej. Tuńczyk i majonez. Dobra. Mniej grzybki najbardziej, jajeczko na początku. I później salami. Aha. Salami jest? A no jest. Proszut, to widzisz pod spodem wszystko. O kurde. Tradycyjnie rozpoczynamy święta. Wesoły świąt. Wesoły świąt. I przyszło w końcu, na to czekałem najbardziej.
Ale nie to, że smakowo, tylko że tradycja tutaj, nie? To jest takie tradycyjne. Owieczka, dobrze mówię? Owieczka, zobaczcie, to jest... bo tu wszystko było w miarę, wiadomo, włoskie, jakieś tam risotto, tortellini, to oczywiście było włoskie, no ale takie typowo włoskie. A teraz jest typowo wielkanocne. Owieczka czy baranek? A nie, no to jest w ogóle dziecko, dziecko. A to jest cielęcinka, czyli... Owca. Jagnięcie. O, jagnięcina, czyli tak, zapomniałem. Jagnięcinka, kto je? Olek? Jagnięcinkę? Mysza? No przestańcie. No, czy się je bije? Co? Niunia? Niunia, spróbuj jagnięcinki. Nie? Co jest z wami? Tradycja włoska. Ja jako wasz wysłannik kulinarny, podróżniczy, ja muszę tutaj spróbować, bo nikt... Ty Jacek jedz? Będziesz jadł? No dobrze, bo kurde. Co? Czuję taki dywan z Zakopanego właśnie, taką, wiesz... No, Zakopanym leżą dywany z owiec i czuć ten zapach. I czuć ten zapach, smak zapach. No. Większego nie było. Tak, tak, już się daje. A to jeszcze cytryną może? Tak, znaczy nie. Jestem taki obżarty, naprawdę już. Siedzieliśmy ile? Z 2 godzinki siedzieliśmy. No. Jeśli chodzi o czas rodzinny, to wiadomo, zawsze super. A tutaj jest samochód, zawsze super, bo ten sam skład, wiadomo. Jeśli chodzi o jedzenie, to wszystko 10 na 10. No oprócz tej jagnięcinki. Ta jagnięcinka naprawdę słaba, po pierwsze w smaku, po drugie to są takie jakby kości do obgryzania. Więc mało mięsa, no nie. Sara wypiła winko, więc ja jako jedyny niepijący teraz jadę na chwilę do domu. Wszyscy zostali, a ja jadę po wózek, ponieważ przed nami jeszcze deserek, kawka i żeby jeszcze posiedzieć, a Niu nie trzeba ululać, bo czas drzemki, to jadę po wózek, przyjeżdżam z wózkiem i lulam. Dobra, sprzęgło trzymam, tak? Aha. Sprzęgło trzymam. Jesteś pierwszy, jest. Tak. Tak, dobra. Dobra, i teraz tak. Do góry? Czekaj, tak. O, to jest teraz steczny. Pierwszy. Nie, steczny, tak. Tak, tak musisz powolutku. Wcale się nie ruszamy. No wiem. O! Poczekaj. I teraz sobie puszczam, jest jedynka, jadę. Dobra. I sprzęgło i druga. No tak, musisz kliknąć, pamiętaj. Boże! I tutaj zaraz jest stop. Jaki stop? Jedziemy. Tu jest stop, uważaj! Boże! Dobra. Bo tutaj jadą z dołu. Dobrze, dobrze. No i patrz, redukcja, tak? Redukujemy. Tak, dwójka. I dawaj. Dobra, już. Jak człowiek nie dołężnieje, kurde. Co wiele lat jeździłem na manualu. Dobra, co nie? I trójeczka i jest. Mam wózek, droga powrotna już dużo lepsza. No trzeba sobie przypomnieć, człowiek tak nie dołężnieje, jak jest przyzwyczajony do przykład automatu. Wolę automat. Automat to odpręża, automat jest super, jest dużo łatwiejszy. Ale wsiąść po takim czasie, ostatnie 10 lat tylko raz jechałem kamperem. To jest naprawdę, to pierwsze 5 minut potrzebowałem się nauczyć. Już teraz jest ok, ale pierwsze 5 minut zapomniałem, jak się jeździ. I już bluzeczka popiła sobie. Tak, już się popiła. Bluzeczka świętuje również. Zestresowałeś mnie, ale pan mi się Czym ja cię zestresowałem? Powiedziałeś mi, że mam już nie pić. Nie powiedziałem tak, co ty gadasz? Chciałem ci to powiedzieć, ale jeszcze nie powiedziałem. Ale ja wiedziałam, że chcesz mi to powiedzieć, więc się zestresowałam i się bym oblała. Jakoś za cicho jest na podwóreczku. Przychodzę, a co tutaj się dzieje? Co ty robisz? Wujka, rękawiczki założyłaś? Zobaczcie, jakie szczęśliwe dziecko w Toskanii. Bawi się, czapeczka, kurtka rozsunięta. Uważaj! No co jest, puszczałaś te bańki, czy nie? Pokaż, jak puszczasz. Pokażesz mi? Nie, to tak mi zimno rączki. No ja wiem. A pokaż nosek swój. Powiedz, co się stało. Powiedz, co się stało. Ja mam piesek. Co, jeszcze raz? Ugryzła cię piesek. Buuu. No? Wow! Pięknie. Wytaczę kosi domku i narobiłem zjawcę. Witajcie w kocidomku, bańki są robione. Naprawdę, pogoda jest niesamowita. To jest 15-16 stopni, nie ma upału. Wiadomo, to są góry, jesteśmy w górach. Nie wiem, czy zobaczycie. Widzicie tam daleko? Widzicie czy nie? Domek, góry. To wszystko tutaj naokoło, wszędzie są góry. Ale to słoneczko daje tyle, że naprawdę jest przyjemnie. 25 minut do programu, w którym Angelika weźmie udział. Nie, to nie jest Asia Express, tylko kto to wie? Z Dorotą Wellman oczekujemy, siedzimy, bardzo się cieszymy. Za 20 minut. Przedwczoraj była Azja, teraz ten program. Moja żona jest sławna. Co ty wyczyniasz, dziewczynko? Co ty wyczyniasz? I to ty masz mnie i będzie fajnie. Ja cię podtrzymam i będzie fajnie? Tak. Dobra. No, jedna nóżka do przodu, jedna nóżka. A ta do przodu, ta do tyłu. Nie, ta do przodu, ta do tyłu.
I Angelika inaczej niż wszyscy. Dobrze sobie radzisz, powiem ci, w tym programie. Bardzo dobrze. Dałaś wieść ciała z czym? Z tymi pyzami. Ale ogólnie wszystko, no wow. Spoilerujemy przed Anią. Tutaj, żebyś powiedziała, jak ci poszło. Przegrałam. No ale to nie przegrałaś, zajęłaś drugie miejsce. Trzecie. A nie, drugie. No mega. Jako trzecia odpadłam. Fajnie, fajnie. A na czym? Na tym poległaś? Na tym poległam, no na Beatlesach. No ciogrodniku! No pięknie robisz, ogrodnik tylko nasz. Tylko więcej nie rób, bo tutaj zobacz. A to chyba nic nie jest zasiane. Jak nie, truskawki. No tutaj obok, ale tam nie. Wszędzie są, właśnie było, nie widzisz, że o, zostaje... Nie, niu, truskaweczki, musimy już stąd iść, dobrze, ogrodniku? Ale fajnie, jak ja byłam mała, to też się tak bawiłam w ogródku. No ja na działce u dziadków, pewnie, że tak. Na działce jesteś, Niunia? Zobacz.